powiedzieć do naszego organizmu: stary, teraz jest czas zrzucić, bo chcę fajnie wyglądać na plaży. Jej tu fam, witam Was ponownie na moim kanale New Day, New Blessings. Myślę, że wielu z Was obrało sobie jako cel odchudzanie i zrzucenie kilku kilogramów. I no worries, bo też mam swoje cele sylwetkowe, plus jako emerytowana testerka różnych diet, dietetyczka i modelka, myślę, że mogę Wam doradzić w tej dziedzinie i przygotowałam dla Was kilka wskazówek na to, jak odchudzić się skutecznie w 2021 roku. Więc żeby nie przedłużać, może zacznijmy od pierwszej rzeczy, czyli od poczucia własnej skuteczności. Badania wskazują, badania, które zostały przeprowadzone przez Bandurę, że osoba, która ma większe poczucie własnej skuteczności, czyli wierzy w to, że jest wystarczająco kompetentna i że poprzez swoje działania jest w stanie osiągnąć zamierzony cel. I takie osoby zazwyczaj częściej podejmują się też wyzwań, przecież wierzą w to, że i tak to osiągną. A osoba, która na przykład ma brak tego poczucia własnej skuteczności, nie wierzy w to, że jest w stanie osiągnąć pewien cel, to nawet zakładając sobie ten cel, bardzo szybko traci motywację, nie jest wytrwała w tym całym procesie. To, że dietetyk nam rozpisze dietę, wcale nie oznacza, że to dietetyk jest odpowiedzialny za to, czy schudniemy, czy nie. No. My musimy wiedzieć, że my mamy kontrolę nad tym całym procesem. Jeżeli już podejmujemy się tego wyzwania, to działamy, ok? Działamy, żeby osiągnąć nasz wymarzony cel. Chodzi o to, żeby zacząć cały proces odchudzania od zadania sobie pytania: dlaczego? Dlaczego to robimy? Dlaczego chcemy się odchudzić? I myślę, że ta odpowiedź na to pytanie później stanie się taką motywacją w kryzysowych momentach. Na przykład jeżeli naszą odpowiedzią jest: chcę się odchudzić, bo w końcu chcę osiągnąć moją sylwetkę marzeń. Albo chcę się odchudzić, bo chcę być wzorem dla moich dzieci. Albo chcę się odchudzić, bo po prostu chcę się odchudzić, żeby czuć się lepiej. Nie wiem, jakie jest Wasze dlaczego, ale myślę, że warto mieć odpowiedź na to pytanie. You can do it! Dieta Dukana, dieta ketogeniczna, dieta military diet, chyba tak to się nazywało. Been there, done that. Wiecie, jak chodzi mi o dietę, chodzi o sposób odżywiania, który ma spowodować szybką utratę masy ciała. Niektóre próbowałam, żeby zrobić taki eksperyment, zobaczyć, jak będę się z tym czuła, jak mój organizm się zachowa, czyli dieta ketogeniczna, ale w skuteczność niektórych diet rzeczywiście wierzyłam. Bo dajmy na to dieta Dukana, dieta wysokobiałkowa, którą zrobiłam jako nastolatka. Nawet mam taką historię związaną z tą dietą. Wtedy miałam bardzo małą wiedzę na temat właśnie odchudzania, jak to zrobić skutecznie, więc podjęłam się tej diety i jadłam produkty wysokobiałkowe, bo na tym polega ta dieta. Jednego wieczoru nażarłam się orzechów i już Wam mówię, że miałam w sumie tak małą wiedzę na temat właśnie produktów, że myślałam, że zjedzenie całego talerza orzechów to jest częścią diety Dukana. Następnego dnia poszłam do szkoły. Musiałam wrócić do domu, bo strasznie mi bolał brzuch i mimo tego, że zawsze byłam szczupła, to eksperymentowałam z tymi dietami, bo i tak miałam inne wyobrażenie mojej wymarzonej sylwetki. Zawsze chciałam być szczuplejsza. Nie pamiętam, kiedy ostatni raz byłam na diecie, no ale chwilę rzeczywiście próbowałam tych diet i łudziłam się, że któraś z tych diet zadziała. One zazwyczaj są niskokaloryczne, eliminują bardzo dużo produktów, czyli rzeczywiście pozwolą nam zrzucić wagę, ale w momencie, kiedy zaczniemy się odżywiać normalnie, bardzo szybko przybieramy na tej wadze, a bardzo często jest efekt jojo. Więc teraz, w tym roku, nie szukamy szybkich rozwiązań typu dieta 1200 kalorii, dieta 1000 kalorii, które są mocno restrykcyjne, po których i tak przybierzemy na wadze i to mocniej, tylko staramy się zmienić nasze nawyki żywieniowe. Oczywiście wiadomo, że są takie sytuacje, w których rzeczywiście trzeba mieć bardzo, bardzo niskie kalorie, ale zazwyczaj nie jest to potrzebne dla większości społeczeństwa, więc jeżeli nie musicie, don't do it, ok? Lepiej jest to zrobić systematycznie, metodą małych kroków. Dobrym przykładem są też uczestnicy The Biggest Loser, albo byli uczestnicy, na których zostały przeprowadzone różne badania i to polegało na tym, że w programie trzeba było się odchudzić jak najszybciej i rzeczywiście to zrobili. Osiągali naprawdę wspaniałe rezultaty, ale przez to, że musieli schudnąć tak szybko po programie, nie byli w stanie utrzymać tej wagi, jakby psychicznie nie dawali rady. I just slipped back into my old habits really quick within the next year or two, and within about 4 or 5 years I'd put back on all the weight. Kolejną rzeczą jest to, żeby zwrócić uwagę na to, ile przyjmujemy kalorii. I myślę, że to jest
najważniejszy punkt tak naprawdę w odchudzaniu, bo oczywiście chodzi o deficyt kaloryczny. Bardzo często mamy tendencję do przeceniania kalorii, które spalamy podczas treningu, bo jeżeli bardzo się spocimy, mamy wrażenie, że spaliliśmy 1000 kalorii, też tak robię. I później myślę, że mogę sobie pozwolić na to, żeby zjeść więcej tych kalorii. Więc warto zwrócić uwagę na to, ile przyjmujemy kalorii, jakie jest nasze zapotrzebowanie kaloryczne. Każdy ma tak naprawdę inne zapotrzebowanie energetyczne, a to może różnić się od innej osoby przez płeć, wiek, albo przez styl życia, czy ta osoba jest bardziej albo mniej aktywna fizycznie, więc warto wziąć te wszystkie rzeczy pod uwagę i warto sobie to też wyliczyć. Warto wiedzieć, jak wygląda porcja. Na przykład można użyć do tego dłoni i dobrym przykładem jest to, że na przykład porcja mięsa powinna być trochę większa od na przykład śródręcza. Porcja ryby powinna być wielkości całej dłoni. Ja tu mam wielkie te dłonie. No ale wielkości całej dłoni. Powiedzmy, porcja masła powinna być gdzieś wielkości czubka tego paluszka. Pamiętaj, jeżeli przyjmujesz więcej kalorii niż spalasz, niż zużywasz, to później ta dodatkowa energia, która nie została zużyta, jest magazynowana przez nasz organizm jako tłuszcz. I dla tych, którzy naprawdę nie lubią trenować, to jest mnóstwo rozwiązań. Ja zawsze będę o tym mówiła. Włącz głośną muzykę, zacznij się poruszać. Nieważne jak to wygląda, ale zacznij to robić dla siebie. Kolejną rzeczą jest to emocjonalne podjadanie. Niestety kobiety mamy większą tendencję do robienia tego, ale nie mówię, że faceci też tego nie robią, bo wszyscy to robimy, tylko że my robimy to częściej. Jest to problematyczne w momencie, kiedy zaczynamy robić to zbyt często. Po czasu możemy sobie na przykład zjeść czekoladę, myśląc, że okej, ta czekolada poprawia mi dzisiaj nastrój. I jest to naturalne, bo jedząc chipsy i czekoladę jest to szybki wyrzut dopaminy i od razu mamy polepszony nastrój, ale z drugiej strony nie możemy cały czas sobie polepszać tego nastroju jedzeniem, bo po pierwsze, będziemy mieli dodatni bilans energetyczny, czyli to znaczy, że zaczniemy tyć w pewnym momencie. Lepiej jest nie zajadać swoich problemów i może zmienić swoje nawyki. Tak jak na przykład normalnie byśmy sięgnęli po czekoladę. Ja uwielbiam czekoladę, więc zawsze daję taki przykład, ale powiedzmy, zamiast na przykład sięgnąć po tą czekoladę, sięgamy po telefon i dzwonimy do naszej przyjaciółki, przyjaciela, żeby się pożalić i żeby rozwiązać jakiś problem. Albo pójdziemy na spacer. Albo po prostu znajdziemy jakieś inne rozwiązanie, może spiszemy swoje problemy. Tak, żeby po prostu rzeczywiście zająć się problemem, a nie jedzeniem. O, zająć się problemem, a nie jedzeniem. Zająć się problemem, a nie jedzeniem. Kolejna rzecz to regularność i cierpliwość. I myśląc o odchudzaniu, myślimy o procesie. Myślimy o tym, że to ma być długotrwałe. Czyli jedzmy na przykład od 3 do 5 posiłków dziennie, starajmy się, żeby to było regularne, bo im częściej robimy coś, tym łatwiej nam to wchodzi w nawyk, więc jedząc powiedzmy te 3 posiłki, wiemy, że o stałych porach mamy na przykład śniadanie, mamy powiedzmy obiad i mamy powiedzmy kolację i przyzwyczajamy się do tego. I teraz kilka trików. Jeżeli nie jesteście pewni, czy jesteście głodni, czy po prostu chce Wam się pić, to wypijcie szklankę wody, upewnijcie się, że to jest głód, a nie pragnienie. I później, jeżeli dalej odczuwacie głód, to możecie sięgnąć po jakiś posiłek albo po jakąś przekąskę. Kolejną rzeczą jest to, jeżeli zmniejszacie już porcję, a czujecie, że macie mało tego jedzenia na talerzu, to zawsze możecie wypełnić resztę talerza warzywami. I mając więcej warzyw, mamy więcej błonnika, to powoduje to, że czujemy się bardziej nasyceni. A jeżeli szukacie szybkiego rozwiązania, bo przygotowujecie się właśnie pod sesję albo do jakichś zawodów, no to oczywiście będziecie się kierować innymi zasadami. Nasze ciało jest tak skonstruowane, że cały czas dąży do tego, żeby utrzymać równowagę. Czyli w momencie, kiedy pracowaliśmy długo na te nasze nadprogramowe kilogramy, to niestety nasze ciało nam nie pozwoli tak od razu tego zrzucić. Najfajniej było żreć co chcemy i w pewnym momencie powiedzieć do naszego organizmu: stary, teraz jest czas zrzucić, bo chcę fajnie wyglądać na plaży. Ale nasz organizm mówi: nie, utrudnię ci to, daje nam hormony i jeszcze inne przeszkody, które
nam po prostu tego nie ułatwią. Więc to było na tyle. Koniecznie dajcie mi znać w komentarzach, czy wy próbowaliście jakiś diet. Jeżeli próbowaliście, to jakie diety, bo sama jestem tego ciekawa. No i nie zapomnijcie polajkować, zasubskrybować i do zobaczenia w następnym odcinku. Bye!